Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kulawych Rozmów. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Anita Wołoszyn, właścicielka gabinetów Podoplus oraz wykształcony podolog, specjalista. Wszystko się zgadza? Wszystko. Dziękuję za zaproszenie. Właśnie dziękuję, że znalazłeś dla nas czas, bo wiem, że jesteś bardzo zajętą osobą, bo masz mnóstwo pacjentów, więc tym bardziej mi miło. Przedstawiłam cię jako podologa, tak? Czy możesz wyjaśnić, czym się zajmuje ten specjalista? Ponieważ ja wiem z takiego doświadczenia, że jak opowiadam swoim przyjaciołom, że gdzieś byłam u podologa albo że mam właśnie przyjaciółkę podologa, to nie wiem, ale kto to jest podolog? Kto to jest podolog? No, zajmujemy się tak naprawdę pielęgnacją, leczeniem stóp, chorób, zmian na stopach. No jest to dość taka szeroka dziedzina, ale też na pewno nie jest do końca znana jeszcze gdzieś tam w naszym środowisku. Choć uważam, że ta świadomość bardzo rośnie i coraz więcej osób trafia do naszego gabinetu, ale są to na pewno osoby najczęściej z takiego właśnie polecenia, że ktoś komuś opowiada o tym, co po prostu robimy. Mhm. Bo stopa to jest taka dziwna część ciała, nie? Taka wstydliwa. Wydaje mi się, że częściej pójdziemy do kosmetyczki zrobić paznokcie, a o stopach to tak człowiek zapomina, a jak coś tam paznokieć krzywo rośnie, coś się tam źle dzieje, to tak się wstydzimy, nie? Iść do lekarza, żeby coś z tym zrobić. Wydaje mi się, że jest to gdzieś tam trafna taka odpowiedź, dlatego że u nas też często trafiają pacjenci i siadają przykładowo na fotel i nie zdejmują skarpetek. No a przyszli tak naprawdę do podologa, bo jakieś najczęściej mają jakiś problem, tak? I no mówię, proszę ściągnąć skarpetki, tak? No i zaczyna się wtedy gdzieś tam rozmowa. Też jest na pewno jeszcze wiele osób, które na pewno się wstydzą do nas przyjść, tak? Bo jest to dla nich gdzieś jakiś problem, może jakiś taki stop gdzieś tam mają. I też wiele osób, które przykładowo do nas przychodzą, mówią, że nie wiem, w towarzystwie innych osób nie chodzą na boso, chodzą cały czas w zakrytych butach. Nawet jak jest sezon wiosna-lato, to nie potrafią założyć klapeczka czy jakiegoś sandałka ze względu na to, że się gdzieś tych stóp wstydzą. No właśnie, zwłaszcza, że bardzo, to nie jest tak, że ludzie mają jakoś rzadko problemy ze stopami, to jest raczej powszechny problem, bo jeżeli mówimy o problemach ze stopami, to nie są tylko, nie wiem, łamane paznokcie, to jest też nadmierna potliwość stóp, prawda, jakieś brodawki, tego typu rzeczy, które są bardzo łatwe do wyleczenia, tylko trzeba po prostu przyjść, prawda? No często są to naprawdę takie, no nie wiem, błahe, może troszkę, można dla mnie powiedzieć, błahy problem, ale też często właśnie, tak jak mówisz, taki łatwy do ogarnięcia dla pacjenta. I jeżeli pacjent faktycznie z nami współpracuje, to szybko to ogarniamy. Tak. Ja jestem też przykładem twojej pracy, dlatego że ja mam problem z tym moim paznokciem, który nie chce rosnąć i dla mnie to był zawsze taki dramat. Że no lato przychodzi, chciałabym używać sandałów, zakładać sandały, bo no nie za bardzo ich użytkuję, bo nie chodzę. I mieć taki, wiesz, ładny outfit i tak dalej, nie? I ten paznokieć mi blokował. I potem do ciebie przyjechałam i się okazuje, że to można załatwić 30 minut, tak? No można. Można dłużej, ale można i krócej, nie? No jest to tak, często jest tak, że pacjenci bardzo wyolbrzymiają ten swój problem. No też ze względu na kompleksy, no każdy ma jakieś, nie? Ale jak na spokojnie przeanalizujemy najpierw problem, tak naprawdę co pacjent od nas oczekuje, no to często znajdujemy rozwiązanie i przy naszej pomocy możemy sobie z tym szybciutko poradzić. A czy to jest też tak, że ty musisz być troszkę takim psychologiem we współpracy z pacjentem? No na pewno jest tak, że ja już obserwuję często pacjenta od gdzieś tam samego wejścia do nas do gabinetu, choćby od tego, w jakich, nie wiem, butach do nas przyszedł. Może jest to trochę dziwne, ale staram się tak troszkę nawet całościowo podejść do tego pacjenta, żeby, wiadomo, żeby mu pomóc,
ale też, też jakby poczuć gdzieś tam ten jego problem i żeby on wychodząc naprawdę był z tej wizyty zadowolony. I owszem, nieraz faktycznie czuję się, że taki, że jesteśmy takimi trochę może słuchaczami tych pacjentów, ale uważam, że powinniśmy być właśnie słuchaczami, może nie do końca gdzieś tam doradzać tej strefie psychologii, jak to powiedziałaś, ale wysłuchać jak najbardziej. Mhm. A czy jest tak czasami, że wychodzą od Was pacjenci i mówią, kurczę, żałuję, że tutaj wcześniej nie przyszedłem? No na pewno jest tak, ale to jest bardzo fajne uczucie, że, bo to też jest jakby w pewnym sensie dla nas takie wyróżnienie, że zrobiliśmy fajną robotę, że ten pacjent wychodzi z uśmiechem, że od razu chce się zapisać, pilnuje sam, czy jest dla niego miejsce za tam miesiąc, czy za dwa, czy go też przyjmiemy, nie? Sam gdzieś tam się dopomina, że on chce do nas przyjść, więc to już jest taki no, duży ukłon na pewno w naszą stronę i w tą pracę, którą wykonujemy. Mhm. Ja też mam takie wrażenie, że podolog to jest taka furtka przed chirurgiem. Bo często było tak, że jeżeli paznokieć dorastał, to się szło do chirurga, na chirurg po prostu wyrywał tego paznokcia, prawda? Można tak powiedzieć, ale to my też nie możemy wszystkiego zrobić. Są pacjenci, którzy do nas przychodzą i ja niestety muszę wysłać takiego pacjenta na zabiegi chirurgiczne. Wszystko się bardzo szybko, w szybkim tempie uważam też rozwija. U nas w Polsce są bardzo świetne zespoły takie podochirurgiczne, gdzie chirurg współpracuje z podologiem i pacjenci są w bardzo fajnych, godnych warunkach przyjmowani. Zabiegi są robione bezboleśnie. I też pacjenci gdzieś tam zmieniają nastawienie do tego chirurga, ale faktycznie są takie rzeczy, które uważam, że fajnie warto najpierw u nas skonsultować i postarać się je pokonać, niż gdzieś faktycznie ingerować zabiegami chirurgicznymi. Też takie przekonanie mam, dlatego że często mamy pacjentów, których wysyłają do nas chirurdzy z okolic, tam gdzie mamy gabinety, z Milicza, z Krotoszyna i trafiają po prostu pacjenci, którzy są odesłani właśnie z gabinetu chirurgicznego do nas. I to bardzo fajna współpraca, bo kiedyś pamiętam, że jakby podobnie istniał. To był w ogóle jakiś taki zawód, którego mi się wydaje nie było na rynku. To jest taka świeża sprawa, prawda? Że no, dla osób, które gdzieś faktycznie nie wiedzą, no to faktycznie świeża sprawa, ale patrząc już na gabinet, który funkcjonuje w Miliczu 5 lat, ja w swoim już zawodzie więcej pracuję, mam pracownika w gabinecie, który już pracuje w swoim zawodzie ponad 8 lat, no to już nie są, a mam też koleżanki z branży, które już po 10, 12, 15 lat pracują, u których się szkolimy, więc wydaje mi się, że nie jest to już taki młody zawód. Szczerze Ci powiem, że ja tak naprawdę nie wiedziałam, że coś takiego jak podolog istnieje, że jest taki zawód, dopóki Ty któregoś dnia nie powiedziałaś, że właśnie się uczysz na podologa i zaczęłaś opowiadać te historyjki o grzybicy i tak dalej, nie? Także dla mnie to jest mega świeża sprawa. No powiem szczerze, że początki jakby mojego zainteresowania to też nie była taka łatwa droga. No, sama wiesz, że skończyłam studia na AWF-ie tu wrocławskim na kierunku fizjoterapii. Ale to może też wynikało z tego, że ja chyba całe życie chcę więcej, szukam. I gdzieś po prostu na to natrafiłam, szczerze mówiąc, w internecie i zaczęłam się jakby stopą, biomechaniką stopy interesować i po prostu poszłam dalej gdzieś w tym kierunku. Ale nie był to taki też wybór, że wiedziałam, że ja chcę to robić, tak? Ja też gdzieś to w pewnym momencie swojego życia odkryłam i no, bardzo się z tego cieszę. Czy to nie jest tak, że Twoje wykształcenie fizjoterapeutyczne pomaga Ci w podologii? Uważam, że tak.
Uważam, że tak, bo na pewno inaczej patrzę na tego pacjenta. Łączę ruch, chód pacjenta, jakieś też właśnie problemy zdrowotne na pewno. No gdzieś z tymi stopami, wiadomo, patrzę też na jakąś tam estetykę, gdzie estetyka jest bardziej gdzieś tam w kierunku kosmetologicznym, ale faktycznie uważam, że bardzo mi to pomaga. Ja mam w gabinecie osobę, z którą pracuję, fizjoterapeutę, bo nie mam też na to tyle czasu, ale uważam, że skoro podjęłam się działki typowo podologicznej, to chcę się jej trzymać mocno i być w tym jak najlepsza. A praca typowa z pacjentem, czyli fizjoterapia, całe ciało człowieka, tak? No to już to zostawiam, tutaj naszej pani fizjoterapeutce, która pracuje z pacjentami, bada pacjentów, dobiera wkładki indywidualne, ale cały czas ona z nami współpracuje, tak? Takie podejście holistyczne do stopy. No tak, tylko że patrzę się na stopę, faktycznie jest gdzieś tam jakiś problem, ale też często to nie jest typowo też stricte problem w stopie, tak? Musimy też nieraz popatrzeć wyżej, tak? Mhm. Więc ona nam na pewno bardzo pomaga. Mhm. Mi się wydaje, że jest taki problem w społeczeństwie, że my tą stopę ignorujemy. Mimo tego, że to jest jakby jedna z najważniejszych części w naszym ciele, bo no te stopy nas niosą gdzieś, tak? Tak, równowaga. Tak, dobór buta jest bardzo ważny przecież, no bo jak obciera, to już ciężko jest chodzić, robi się krzywdę tej stopie i to może jakby dramatycznie wpłynąć na to nasze chodzenie, prawda? Na pewno. No faktycznie chowamy. No dobór obuwia to jest jeden chyba z najczęstszych jakichś tam pytań w naszym gabinecie, ale też jeden z najczęstszych powodów ten but, no problemu u pacjenta, tak? Że tymi butami gdzieś sobie faktycznie robią problem, bo nie dobierają buta do swojej stopy, tak? Każdy z nas naprawdę ma, no nie mamy nie ma takich samych stóp, tak? Każdy gdzieś tam się różni szerokością, pełnością tej stopy, długością, więc często po prostu dobieramy buta ładny. Tak, bo ładny, niekorzystnie gdzieś tam do swojej stopy, choć uważam, że ta świadomość się naprawdę zwiększa i jest coraz lepiej. Ale w baletkach dalej ludzie chodzą. Ciężko mi na ten temat gdzieś tam powiedzieć coś dobrego, bo jest to faktycznie but, który no niby wygląda ładnie, ale robi dużo krzywdy pacjentom, tym, którzy przychodzą do nas, nie? No to jest zaskakujące, dlatego że często ludzie wybierają balerinki, dlatego że są wygodne. No nie do końca, bo jak zadajemy przykładowo pytanie, nie wiem, czy pani nie ucieka pięta z tego buta, albo czy nie czuje pani, że czasami paluszkami nie musi trzymać tego buta, czy czasami ten balerinek no, nie ciśnie panią na brzegach stopy, no to mówią tak, 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 nie? Więc nie do końca, tak? Wiadomo, no, w zależności też na pewno z czego jest ten but zrobiony, ale często on tak naprawdę nie pasuje do stopy. Czy zaciskasz mocno zęby, widząc dzieci biegające w baletkach na ulicy? Nie masz odruchu takiego poszturchać rodzice, niech pani zabierze mu te baletki. Nie, bo to nie każdy ten but jest faktycznie aż tak mocno zły, tak? Bo to w zależności też jak jest zbudowany, jaka jest podeszwa, właśnie z jakiego materiału, jak wygląda w środku, czyli jak wygląda wkładka. Więc mówię, no nie każdy jest ten but zły. Faktycznie rzuca się w oczy coś takiego, jak to dziecko faktycznie źle chodzi. Ale nie, umówmy się, nie tylko dzieci, młodzież, dorośli. Więc nieraz może zwracam uwagę na to, jeżeli ten człowiek faktycznie źle chodzi, tak? I widać, że się męczy podczas tego chodu, no to faktycznie to się rzuca w oczy.
na pewno okres letni jest taki okresem, gdzie może faktycznie częściej gdzieś tam oko leci na daną stopę, ale już się chyba z tego wyleczam. Już nie obserwuję. Nie obserwujesz? A na basenek, jak ludzie chodzą? Ale moi klienci zaczynają obserwować, bo jak już coraz bardziej są świadomi, to zaczynają obserwować innych osób stopy, swojej rodziny, wysyłają ich, ty musisz to zrobić, ty masz to źle, więc jakby takimi obserwatorami już uważam, że są nasi klienci. Dobrze wyedukowani. To staramy się. No dobrze, jest taka sytuacja z tymi stopami, że bardzo często ludzie starają się wyleczyć swoje problemy sposobami z internetu albo takimi drogeryjnymi, jak takie skarpetki złuszczające, jak te kąpiele takie w soli jakiej morskiej czy tam zapachowej. Czy mogłabyś podać jakieś takie przykłady powszechnego zabiegu, że tak powiem, kosmetycznego stosowanego w domu przez ludzi, które rzeczywiście wpływają negatywnie na to, jak nasza stopa wygląda. Czy zamiast uzyskać efekt pozytywny, uzyskujemy negatywny. Znaczy, wydaje mi się, że to jest też coś takiego, że nie każda ta rzecz jest zła. Tylko trzeba byłoby ją dobrze zastosować. Nie dla każdego ona jest. Tak samo jak skarpetki złuszczające. Nie lubię tego tematu, bo faktycznie trafiają do nas osoby, które jakby mają problem po tych skarpetkach złuszczających, tak? Jeżeli ta skarpetka złuszczająca nic kompletnie gdzieś tam nie zaszkodziła pacjentowi, no to taki pacjent do nas nie przychodzi, tak? Mhm. Ale też najczęściej ona nic za bardzo nie dała. Ale zgłaszają się do nas pacjenci przykładowo geriatryczni, schorowani, cukrzycy, którzy kupili sobie takie skarpetki w drogerii czy w aptece i przykładowo przy skórze pergaminowej, bardzo cienkiej, niedożywionej i zamiast tą właśnie skarpetkę trzymać tam 10-15 minut, trzymali dłużej przykładowo, no porobili sobie rany, tak, gdzieś tam jakieś mocne otarcia na stopie, nie potrafią sobie z tym poradzić, więc jakby mieli problem mały, a teraz mają dość duży, więc zdarza się to na pewno. No, ale też na ulotce przykładowo danej rzeczy są napisane rzeczy, dla kogo to jest niewskazane, czyli kto nie powinien tego używać, czy jest kwas, czy nie ma kwasu. Więc mówię, to jest też jakby rozwaga drugiego człowieka, tak? Tak samo preparaty, które możemy kupić czy na brodawki, czy na grzybice w aptece. One są kwasowe, ale dobre jakby ich zastosowanie nieraz jest całkiem okej dla nas, bo my też nieraz wysyłamy do apteki kupić jakiś preparat, ale mówimy, jak to stosować, tak? Mhm. Bo każdy ma właśnie inną skórę, inny po prostu problem, tak? Więc my też często nie czytamy zastosowania gdzieś tam ulotek albo wiemy lepiej, więc chcemy sobie to inaczej użyć lepiej. Tak samo jak wspomniałaś o soli morskiej. Nikt nie mówi, że nie wiem, gdzieś kąpiele stóp są złe. Tylko też czas tej kąpieli, w czym zanurzamy te stopy, też kto to robi, tak? Jeżeli jesteśmy zdrowymi ludźmi, chcemy się jakby zregenerować, to dlaczego nie mam sobie zrobić 5-minutowej kąpieli stóp w soli morskiej? Nie jest to w ogóle przeciwwskazanie, tylko po tych 5-10 minutach wyciągnij stopy, dobrze je osusz między palcami, nakremuj. I będzie okej, tak? A ktoś przykładowo mówi, że on moczy codziennie po 45 minut. I tu jest problem, tak? Więc mówię, bardziej trzeba do tego podejść, uważam, co jest dla kogo, co potrzebujemy i też nie tego nie przeciągać, nie? Wydaje mi się, że jest taki problem, jeżeli chodzi o stopy, że ludzie chcą wyleczyć, naprawić wszystko szybko teraz, dlatego trzymają te skarpetki dłużej, bo myślą sobie, kurde, tu mam taką grubą skórę, to dam więcej, będę 45 minut trzymał te skarpetki, to mi jeszcze lepiej złuszczę na przykład tą skórę, nie? Że to brakuje nam cierpliwości do tego i chcemy, żeby efekt był natychmiastowy. A tak naprawdę ten efekt natychmiastowy można uzyskać u podologa, prawda? No nie do końca. No i do końca tak jest, bo też spotykamy się z tym, że pacjent chce przyjść, on od razu chce to zrobić, ja dzisiaj jestem, proszę mi wszystko zrobić, ja zapłacę, wyjść i koniec problemu.
No tak nie jest. Długo też, wydaje mi się, uczyłam się tego, żeby nie okłamywać siebie i też nie okłamywać tego klienta, pacjenta, który do nas przychodzi. Rozpisujemy terapię często. Mówię od razu, ile to będzie trwać, że wizyta co 2-3 tygodnie, taki i taki okres. Proszę się przykładowo nie nastawiać na szybsze efekty, bo ja tego panu nie zapewnię, czy pani. I łatwiej mi się na pewno pracuje, ale faktycznie jest tak, że jest dużo osób takich, które chciałyby od razu mieć problem z głowy. Faktycznie, że jeżeli pacjent do nas przychodzi jakby z taką kosmetyką typową, czyli oczyszczenie paznokci, modele, no to jest to taki faktycznie efekt wow od razu po wizycie, plus jego domowa pielęgnacja i naprawdę, naprawdę pacjenci są bardzo zadowoleni, ale przychodzą do nas właśnie z problemami, które najczęściej u nich się ciągną ileś już lat. Mhm. Mamy pacjentów, którzy mają problem od 10 lat, a chcą, żebyśmy ten problem ogarnęli mu w jedną wizytę. Więc to jest po prostu niemożliwe. Mhm. No tak, bo to jest właśnie ten fakt, że nawet jak teraz wspomniałaś o preparatach, że jakby smarujemy całe ciało, ale te stopy to są takie... Nie mam na nie czasu. Takie wyrzutki nasze organizmowe, prawda? Że przecież są specjalne kremy do stóp, tak? Mam specjalne kremy do rąk, do ciała, do twarzy. Do stóp też są, ale jakoś bardzo mało ludzi używa, moim zdaniem, takich dedykowanych jakby kremów czy preparatorów do stóp. Jakby na zasadzie takiej, że mam balsam, to balsam się wsmaruje przecież i w ręce, i w nogi, i w kolana, nie? Czy są takie preparaty, które... Ja też patrzę na składy. Na pewno fajnie jest mieć jakiś, nie wiem, jeden preparat, który sprawdzi nam się do stóp, do rąk, nie wiem, kolan, łokci, miejsc gdzieś tam bardziej narażonych właśnie na podrażnienia i na pewno on będzie łatwiejszy i wygodniejszy. Jeżeli możemy tak zrobić, to oczywiście jestem za tym. Wiadomo, że systematyka to jest też bardzo taki ważny czynnik tych naszych terapii prowadzonych. Ale wraz ze świadomością pacjenci coraz gdzieś tam lepiej z nami współpracują. Chociaż faktycznie są tacy pacjenci, którzy na przykład wolą do nas przyjść, ale niekoniecznie lubią używać preparatów. Mhm. Ale idzie coraz lepiej. Tak, rozmawiamy o stopach i to jest też taka sytuacja, w której no ja nie chodzę, prawda? Więc jakby bardzo mało używam tych stóp. I zauważyłam, że w naszym środowisku jakby też te stopy są zaniedbywane, dlatego że nie chodzą. To co tej stopie może się wydarzyć? Ale to jest ważne, nie? Żeby dbać jednak o stopy, nawet w jednostkach chorobowych, takie jak tetraplegia czy paraliż, prawda? No na pewno mamy pacjentów, no ty jesteś naszym pacjentem, ale mamy też pacjentów przykładowo przyłóżkowych, którzy cały czas leżą, w ogóle się nie ruszają, ale mają problemy z paznokciami wynikające właśnie z tego, że się po prostu nie ruszają. Także te stopy są niedożywione, niedokrwione, tak? Więc z tego wynikają następne problemy, na pewno skórne, tak? Sucha pergaminowa skóra, tak? Na pewno paznokcie. Więc często jest tak, że jesteśmy niestety wzywani na wizyty domowe już w takich stanach, gdzie osoby, które opiekują się swoimi bliskimi, już nie potrafią sobie z tym poradzić, ale wychodzimy z takiego założenia, że ja wykonując swoją wizytę, też ze względu na to, że lubię to, co robię, często zapraszam właśnie osoby, które się opiekują, czy tam mamę, czy kogokolwiek z domowników, żeby pewne rzeczy podpowiedzieć, tak? Jak pielęgnować te stopy, na co zwracać uwagę, jak sobie samemu radzić. Mhm. Wiadomo, że mają w nas wsparcie i proszą nas o wizyty, ale staram się w jednostkach chorobowych często jednak podpowiadać, rozpisywać dane czynności, które muszą sobie wykonywać.
Bo to nie jest tak, że jak stopa nie chodzi, to jakby nie potrzebuje żadnej pielęgnacji, prawda? No nie, to nie. Też bardzo często są jakieś opuchlizny i tak dalej. To wynika bezpośrednio z tego, że my tych stóp nie dotykamy tak naprawdę. To, co się dzieje gdzieś tam na stopach, często jest zależne właśnie od naszego organizmu i od w tej kondycji są... naszego organizmu. O, od kondycji. Bo w tej jakby... stopie też są receptory, prawda? Które jakby tam jest coś takiego. Nerwowe, że... tak. Więc mówię, no to jest naprawdę taka, jeśli się nieraz śmieję, taka mała tablica Mendelejewa. Tak. A nie masz czegoś takiego na przykład, że pacjent do ciebie przychodzi z problemem i ty sobie myślisz, ja pierdzielę, jak ja to ogarnę, nie? Jak mógł pan tak żyć? Albo jak pani mogła tak żyć z takim, z taką raną, albo na przykład z takim paznokciami, jak pani dawała radę? No to, tak jak ci mówiłam, obserwuję tego pacjenta od wejścia. Nieraz jest tak, że pacjent usiądzie na fotel i on nic nie powie, tylko osoba, która jest z boku. Więc z jednej strony sobie myślę, może pan poczekać, nie wiem, na poczekalni. Ja sobie to na spokojnie zrobię, przemyślę, podejdę do tego jakoś tam na spokojnie. Mam faktycznie nieraz taką ochotę, żeby trochę, nie wiem, nawrzeszczeć, nie wiem, czy na tego pacjenta, czy na osoby bliskie nieraz. No ale wtedy mi się taka włącza lampka, po co? Wolę najpierw nieraz dobrocią gdzieś ruszyć pacjenta niż jakimś tam krzykiem, ale nieraz niestety w żartach gdzieś tam przemycę naganę, że już tam więcej tak ma nie być, tak, że gdzieś tam musi się poprawić, bo już go więcej nie przyjmę, więc no oczywiście kończy się to jakimś tam uśmiechem i żartami, ale tak jest. I na pewno już po tych gdzieś tam paru latach prowadzenia gabinetów, no to coraz więcej pojawia się gdzieś jakichś tam problemów, chociaż uważam, że i tak jest ich bardzo mało, ale wtedy muszę trzymać takie nerwy na wodzy, żeby też właśnie na kogoś gdzieś tam nie nakrzyczeć, czy tam nie powiedzieć zawsze, co się myśli, bo to nie do końca jest gdzieś tam może odpowiednie. Zwłaszcza, że ludzie boją się oceny, prawda? To tak jak do dentysty, kiedy mam niezadbane zęby, idziemy do tego dentysty, to wiemy, że będziemy oceniani, nie? I ludzie się boją właśnie tej oceny. Tak, często jak pacjent gdzieś tam siada, to próbuje się faktycznie gdzieś tam usprawiedliwiać, ale ja zawsze to gdzieś stopuję, mówię spokojnie, proszę się nie stresować, tutaj nie jest miejsce do jakiejkolwiek oceny. Przyszedł pan, żeby pani pomóc, więc proszę usiąść, będziemy się zastanawiać, jak rozwiązać problem i bez stresu. Więc wydaje mi się, że staramy się na początku stworzyć taką naprawdę łagodną atmosferę, luźną, żeby pacjent czuł się swobodny. Bo jak pacjent będzie się czuł swobodny, to będzie chciał z nami współpracować. Więc wydaje mi się, że to jest jakby na dobre dla obu stron. A w takim razie kosmetyczka czy podolog? Jak ktoś ma problemy i nie potrafi sobie z tym poradzić, lub faktycznie gdzieś gabinet, gdzie chodzi, nie potrafi sobie z tym gdzieś tam tego ogarnąć, no to zapraszamy do gabinetu podologicznego. Choć uważam, że podolożki są świetnymi takimi estetkami, więc typowy taki zabieg podologiczny, ten pedikir medyczny, dość, że jest fachowo i dobrze wykonany, to uważam, że estetycznie naprawdę wygląda pięknie, więc jeżeli ktoś się zastanawia na sezon wiosenno-letni, gdzie pójść, to zapraszamy do gabinetów podologicznych. W Miliczu albo w Krotoszynie. Tak. Ale jeżeli gdzieś są w okolicy, tam gdzie się mieszka, to jak najbardziej próbować. Znam wiele świetnych dziewczyn, z którymi się uczyłam lub u których się gdzieś tam dalej uczę i też chętnie polecam znajomym swoim czy rodzinie gabinety tam, gdzie przykładowo mieszkają i gdzie jest im bliżej. Choć jeżeli mają ochotę, to zapraszamy.
Też wydaje mi się, że bardzo często ludzie z cukrzycą zapominają, że jest coś takiego jak podolog, a wydaje mi się, że podolog może w sposób znaczący wpłynąć na jakość życia osób z tak zwaną stopą cukrzycową. No na pewno jesteśmy jakimś takim, uważam, też ważnym elementem dla nich, ale staramy się też, oprócz tego, że prowadzimy gabinet, to prowadzić prelekcje dla diabetyków. Staramy się współpracować ze Stowarzyszeniem Diabetyków u nas w miejscowości. W szpitalu u nas też staramy się, żeby ci czy lekarze, czy pacjenci też o nas wiedzieli, że jesteśmy taką furtką. Żeby też wiedzieli, że jak już coś tam zauważą, żeby mogli się do nas zgłosić. Ale też jest wiele już takich pacjentów, którzy przychodzą, żeby po prostu sprawdzać, kontrolować się, czy wszystko jest w porządku. Niestety taki problem stopy cukrzycowej jest naprawdę duży. Jest naprawdę dużo, tylko my gdzieś tego nie widzimy, tak? A czy mogłabyś rozwinąć właśnie, o co chodzi z tej stopie cukrzycowej? Jeżeli chodzi o diabetyków, to jakby stopa cukrzycowa jest niebezpieczna, ponieważ no, grozi to amputacją, tak? Jest to najgorszy skutek stopy cukrzycowej, jest to amputacja. Jeżeli dojdzie do amputacji, no to tak jak wiemy, jest to skrócenie naszego życia. Więc no często niestety jest cukrzyca nazywanym cichym zabójcem też przez to, że ta śmiertelność bardzo gdzieś mocno wzrasta, tak? Mhm. A jeżeli nie dbamy o stopy, jeżeli ta stopa... To jest chyba problem z unerwieniem, prawda? Tak, to jest, może być, jest ukrwienie, jest to problem ukrwienia i unerwienia, tak? Ale może być też osobno, czyli może być problem sam unerwienia, czyli brak czucia, tak? Mhm. Więc jeżeli pacjenci nie czują tej stopy, i najczęściej tak jest, to oni po prostu też tak na nią nie zwracają na nią uwagę. Traktują po macoszemu, bo nie boli. Wsadzają skarpetkę, ubierają skarpetkę, wsadzają w buta i idą. Więc mówię, no gdzieś skutki jakby, skutki dalsze tej stopy cukrzycowej są bardzo duże i niestety jest często też tak, że pacjent wiele lat choruje na tą cukrzycę, ale jeżeli zacznie się problem na stopie, to idzie bardzo szybko, tak? Więc w skali jakby długości tej choroby, tak? Mhm. No moglibyśmy tutaj dużo mówić, bo są też i różne odmiany cukrzycy, tak? Ale na pewno ważna to jest taka, jeżeli chodzi o, że będziemy się trzymać stricte tej stopy, no to na pewno ważna jest taka kontrola, świadomość, taka profilaktyka, żeby gdzieś tam przypominać tym pacjentom, że te stopy też naprawdę są ważne. Mamy też taki program dla cukrzyków i diabetyków, gdzie mogą przyjść do nas w każdy wtorek tygodnia i wtedy nie wiem, mogą przyjść na konsultacje, mogą przyjść na skrócenie odpowiednio paznokci, nie wiem, wyłuszczenie odcisku bezpiecznie, żeby jakby pomóc im w tej samokontroli tej stopy, ale też żeby im podpowiedzieć właśnie, jak zapobiec tej stopie cukrzycowej. Czyli po prostu, czy uważasz, że można powiedzieć, że wraz z diagnozą cukrzycy człowiek powinien od razu jakby pomyśleć o tym, żeby odwiedzić podologa? Wydaje mi się, że tak i nie. Żeby po prostu zacząć tą profilaktykę, nie? Żeby tak, może dojść do może pewnych rzeczy, tak. Więc po prostu pójść. Może być to też gdzieś dobre stwierdzenie, ale jeżeli pacjent jest naprawdę w pełni sprawny, to może sam się świetnie kontrolować,
domowymi sposobami nie ma problemu, czy nawet włączyć w tą samokontrolę swoich domowników. I też nie mówimy, że muszą to być comiesięczne kontrole, tak? Ale uważam, że jeżeli podchodzą do tego tak poważnie, to zgłaszają się do nas na takie kontrole lub na taką opiekę całościową tych stóp. Teraz zbliża się lato, nie? Za chwilkę będzie. Czy u Was w gabinecie jest tak jak u dietetyków, że im bliżej lata, tym więcej pacjentów, bo tą formę, to piękno, tą estetykę zawsze jakby zatrzymujemy, chcemy uzyskać, żeby pokazywać ją latem, prawda? Na pewno ten taki odsetek pacjentów, tych, którzy potrzebują tylko nas w lato, na pewno się zwiększa, ale ja cały czas dążyłam do tego, żebyśmy nie byli gabinetem sezonowym, tylko żebyśmy cały rok funkcjonowali na wysokim poziomie, więc cały rok mamy pacjentów. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o sezon wiosenno-letni, są na pewno pacjenci, którzy tak bardziej estetycznie do stopy podchodzą, czyli też jest większy na pewno odsetek pań. Paznokcie, pięty. A przecież stopy też trzeba przygotowywać nie tylko do sandałków, ale też do zimowych butów, prawda? Tak, oczywiście, ale jest to na pewno gdzieś tam... Wiadomo, że jeżeli jest wiosna, lato, to te nasze stopy są po prostu narażone na więcej czynników zewnętrznych, tak? Chociażby właśnie słońce, wiatr, one są odkryte tak gdzieś tam i odsłaniamy te stopy, więc chcemy, żeby były jak najbardziej zadbane i to pewnie nas zmusza do tych częstszych wizyt. A jak jest sezon jesienno-zimowy, no to jednak zakładamy tą skarpetkę i tego buta, więc niekoniecznie każdy z nas potrzebuje takiej częstej wizyty. Ale oczywiście nieraz jest tak, że mamy po prostu pacjentów na sezonie jesienno-zimowych, takich stałych, bo właśnie zaczynają się buty i zaczyna się na przykład jakiś dany problem w momencie, kiedy zakładają pełnego buta. Bo w sandałkach nie było czuć. Tak. I też bardzo dużo ludzi ma problem z taką potliwością stóp, prawda? No jest to duży problem. Taki wstydliwy, bo tak grzybica i potliwość to jest taki wstydliwy temat, prawda? No grzybica na pewno, potliwość też. Ale wydaje mi się, z tą potliwością to też pacjenci też chyba szybciej sobie starają się sobie z tym radzić. Na pewno też ta potliwość jest zależna od wielu czynników, tak? Więc fajnie znaleźć jakby ten czynnik powodujący tą potliwość. Jeżeli znajdziemy czynnik czy czynniki, to też sobie fajnie z tym radzimy i pacjenci też sobie często w domu z tym radzą. Jest na pewno to problem, jeżeli to wynika z jakichś tam wewnętrznych problemów, czy jakiejś choroby, czy hormonalnie, czy przykładowo stresogennie, tak? Czyli gdzieś tam psychicznie. No, ale to wtedy też staramy się gdzieś tam podpowiadać, też staramy się gdzieś tam podpowiedzieć, jak sobie z tym radzić, nie? A czy jest jakaś taka możliwość, żeby móc ustalić na przykład, nie wiem, trzy rady, czy cztery rady, jak sobie samemu ogarniać te stopy, żeby móc uniknąć wizyty u podologa na przykład? No na pewno rozwaga. I o prawidłowe obcinanie paznokci, prawda? Bo to tak wszyscy myślą, że to jest takie proste. No i dobieranie na pewno obuwia do swojej stopy. Czyli jak wybieramy obuwie i ono nie do końca nam pasuje, nie wiem, gdzieś już nas ciśnie. No ale rozchodzi się przecież. Nie każdy. Ludzie właśnie, to jest takie podejście. No jak rozchodzi się but, to, no to też rozchodzi się nasza stopa. Tak mówiąc najprościej, tak? Czyli mamy coraz szerszą stopę. Tak więc kiedyś na szkoleniu, jak byłam, to jeden z wykładowców fajnie pokazał taki przykład, że klientka się z nim kłóciła, że
żona ma dobrego buta, przecież on jest taki szeroki jak jej stopa. Więc odrysował na kartce papieru buta, tak? Mhm. I później kazał przyłożyć stopę i odrysował też tą stopę. I się okazało, że stopa jest praktycznie no, o połowę szersza gdzieś tam w okolicy przodu tego buta niż ten but, tak? No to wyobraźmy sobie, co się dzieje z tą stopą, tak? Jak ona się gdzieś tam miażdży, palec na palcu i no to później są właśnie tego efekty, tak? Wszystkie te odciski, zwyrodnienia, przerost paznokci. Też, na pewno. Myślę, że to jest jeden z najcięższych, najczęstszych i takich najcięższych chorób stóp. Znaczy chorób, problemów raczej. No tak, no dużo jest też tak, że pacjenci przychodzą i oni się zapisują, bo mają haluksa i no chcą, żebym coś z tym zrobiła, bo oni nie pójdą na zabieg przykładowo. No tutaj chyba jest największe takie rozczarowanie, bo ja przykładowo najpierw zaczynam od uświadomienia, dlaczego to jest. Mamy predyspozycję do tego, tak, do haluksa ze względu na to, że źle chodzimy, źle obciążamy tą stopę. Ale jak najbardziej mamy to ze strony genetycznej, tak? Ale my już wiemy, dlaczego tak się dzieje, dlatego najczęściej się tak dzieje, że po prostu nie obciążamy pierwszej głowy kości śródstopia. I ten halux valgus nam po prostu wychodzi, więc jesteśmy już w stanie gdzieś poprowadzić pacjenta, żeby raczej my nie cofniemy jakby przerostu tkanki, ale możemy tak poprowadzić pacjenta, żeby jakby zatrzymać przerost w powiększeniu tego haluksa. Na pewno też nie poprzez to, że on będzie do nas przychodził, czyli przez ćwiczenia, na pewno dobór obuwia. Często się też to kończy wkładką indywidualną do pacjenta, ale też dużo pracy pacjenta. Mhm. I najczęściej jest tak, że jak już pacjent zaczyna dobierać dobrze obuwie, zaczyna wdrażać ćwiczenia, czy jest właśnie jeszcze dodatkowo wkładka, no to okazuje się, że nas jednak ten przerost kostka po prostu nas nie boli. Mhm. I pacjenci rezygnują z jakichś zabiegów. Ale jeżeli są takie zmiany bardzo duże, gdzie za tym idzie też, że oprócz tego haluksa są jeszcze dodatkowe inne rzeczy, tak? Bo jakby cała struktura w stopie się zmieniła, tak? W śródstopiu i są różne inne do tego dodatkowo następstwa, no to muszą się zgłosić do ortopedy, który zajmuje się typowo stopami i żeby zrobić dany zabieg, ale też muszą o tym pamiętać, że taki zabieg to nie jest rozwiązanie sytuacji, że też trzeba będzie coś dalej zrobić, czyli dobrze dobierać dalej obuwie, że trzeba będzie ćwiczyć przed zabiegiem, tak jak i po zabiegu, że zabieg to nie jest jakby do końca rozwiązanie problemu. Kto by pomyślał, że stopa jest taka skomplikowana? No jest. Ale to jak każda rzecz. Jak gdzieś tam się w coś wchodzi tak mocniej, no to my gdzieś tam szukamy i drążymy, ale ja też wiem, że coraz trudniejsi pacjenci, coraz cięższe przypadki na pewno skłaniają nas do tego, żeby jeszcze szukać rozwiązania, szukać wiedzy. No też samemu nieraz trzeba się zatrzymać i trochę pomyśleć. Więc wraz z nowymi pacjentami, z moimi obecnymi pacjentami, też dzięki nim po prostu się rozwijam i coraz więcej gdzieś tam się dowiadujemy o tej stopie. Też jak przed chwileczką wspomniałam,
okazuje się, że to obcinanie paznokci to nie jest taka prosta sprawa, jakby się ludziom wydawało, prawda? U stóp. No, niby każdy to robi w domu, ale no, jest to dziś na pewno problem dla niektórych osób, ale też nie zawsze jest to problem z jakiejś tam niewiedzy, tylko po prostu też ze względu na to, jak te nasze paznokcie wyglądają. To, co mówiłam wcześniej, że no, nie ma tak, że każdy ma taką samą płytkę paznokciową i tak samo rośnie paznokieć, więc jakby trzeba właśnie podejść gdzieś tam indywidualnie do tego, nie? Bo często te paznokcie wzrastają, nie? Wrastają w skórę, także to jest bardzo ciężkie potem do wyprowadzenia, prawda? Tak samodzielnie trzeba. Znaczy, nieraz jest tak, że złe obcięcie skutkuje tym, że no, zaczyna nam się gdzieś tam wrastać paznokieć lub przez obcięcie złe, nie wiem, czy nawet jakimiś tam zabrudzonymi cążkami, czy pociągnięcie jakiejś skórki, czy prowadzi do jakiejś zanokcicy stanu zapalnego, ale jeżeli to jest takim początkowym stadium, to naprawdę zawsze jest łatwo to ogarnąć. Gorzej jest, jak trafiają do nas faktycznie pacjenci, którzy próbowali sobie sami od lat jakby z tym dawać radę, a nie do końca im to wychodziło, to na pewno tacy pacjenci muszą troszkę więcej czasu poświęcić u nas na to, żeby wyprowadzić tego paznokcia, nauczyć ich właśnie jak o nie dbać, jak je podcinać. Ale to też tak nie jest, że każdy pacjent już będzie do końca życia do nas przychodził. Często jest tak, że wyprowadzamy te paznokcie, gdzieś podpowiadamy i pacjenci sobie sami w domu radzą. Ale też są teraz takie ładne klamry, prawda? Które pomagają tym paznokciom wrócić na swoje stanowisko. Teraz, no to są też takie rzeczy... Takie ładne, że to nawet taka, można powiedzieć, ozdoba, prawda? No można zrobić ozdobę, naprawdę. Ogólnie ortoneksja jest fajną taką dziedziną, uważam. Na pewno ktoś, kto ominął lekcję fizyki, to nie do końca może to ogarnąć, ale jeżeli ktoś to dobrze czuje, to naprawdę można fajne rzeczy zrobić i nawet można zadowolić panie, które bardzo mocno stawiają na estetykę i można to zrobić w takim fajnym, stylowym wydaniu. Czy uważasz, że taki prezent w postaci wizytu podologa, voucher, to jest dobra rzecz? Czy uważasz, że do podologa już trzeba iść tylko wtedy, kiedy są rzeczywiście widoczne problemy na stopach? Wydaje mi się, że jest to fajna fajna propozycja. I nie mówię tego dlatego, że... Że przypadkowo jesteś podologiem. Że przypadkowo jestem podologiem. Ale widzę, że jest to fajna w ogóle forma, jeżeli chodzi o usługi, żeby kogokolwiek przykładowo zachęcić. I nie tylko mówię to o gabinetach podologicznych, ale mówię o różnych usługach. Faktem jest, że jest to jakby łatwa forma trochę dla nas, że tego prezentu, wydaje mi się, ale wydaje mi się, że jest to fajna zachęta. My patrząc na to też staramy się, żeby to była też jakby fajna forma prezentowa, czyli staramy się zawsze, żeby to opakowanie i forma była taka ładna. Zdarzyło nam się faktycznie, że ktoś nie chciał do końca skorzystać z naszej usługi, ale ja zawsze mówię, że może ktoś przyjść po prostu zamiast niego, ktoś kto chce lub nawet ta osoba, która ten voucher kupiła, ale też jest to fajna forma, jeżeli wiemy, że ktoś do nas przychodzi, ale ma właśnie imieniny, urodziny lub jest jakaś okazja, to coraz częściej nam się zdarza tak, że rodzina czy znajomi przychodzą też dla tej osoby wykupić taki voucher, nie? Ale też jest na pewno dość duża grupa ludzi, którzy nie wiedzieli o nas
i dostali taki voucher i do tej pory są naszymi klientami. Czyli to znaczy, że po prostu do podologa jest się wypychanym. W sensie polecają, jak już ktoś poszedł, to potem rozsiewa newsy po swoich znajomych i dzięki temu bardziej się ludzie dowiadują, że w ogóle istniejecie, prawda? No na pewno, bo tam, gdzie prowadzimy gabinety, to nie są wcale jakieś duże miasta. Są to po prostu, jest to mniejsza miejscowość. I na pewno opinia klienta jest na pewno bardzo ważna, uważam, mhm. bo większość osób są tak naprawdę z polecenia. Mhm. Przychodząc do nas, każdy wypełnia kartę pacjenta mhm. i zbieramy takie informacje, skąd o nas wiedzą. Mhm. Też ze względu na to, że prowadzimy różne jakieś tam akcje promowania nas i o to, żeby się dowiedzieli, czy jakby choćby ulotka, gazeta, mhm. Jakieś media społecznościowe, ale też jest wpisany tam podpunkt z polecenia innej osoby i jest tu naprawdę duża, duża większość. Może być to też tak, że tak jak mówiłam, że jest to po prostu mniejsza miejscowość i dużo osób gdzieś tam się zna między sobą, więc jeżeli ktoś jest zadowolony, no to takim tokiem poleca nas. Na pewno, jeżeli chodzi o te polecenia, to ja zawsze mówię, że takim... Ja doceniam zawsze każdego z osobna i każda osoba jest dla mnie na takim samym poziomie i tak samo ważna, kto bykolwiek do nas nie przyszedł. Ale też to, co mówiłam o tych odległościach, nie tylko mamy pacjentów z naszego małego miasta, mamy pacjentów, którzy muszą do nas dojechać 20, 30, 40, 50 kilometrów, więc to się już robi większa odległość, a są to też, i to są najczęściej pacjenci, którzy dostali polecenie od kogoś. Mhm. Tak, bo oni gdzieś w swojej miejscowości, tam gdzie mieszkają, mają takich specjalistów. A tu do nas trafili po prostu przez polecenie i przez zaufanie, że ktoś po prostu był zadowolony. Tak, myślę, że też to, że to jakby idzie do podologa, to obdarzy go pewnego rodzaju zaufaniem, bo to tak jakby, ja to tak widzę podologię jako właśnie taką dziedzinę, która jest pomiędzy kosmetyczką, czyli takimi usługami niemedycznymi, a chirurgią, w sensie lekarzami, prawda? Bo to jest taki podolog to jest taki bardziej zawód medyczny. Znaczy, no to jest też takie ciężkie, bo to jest też jeszcze, nasz ten zawód nie jest jeszcze gdzieś tam prawnie uformowany, są też stowarzyszenia. No jest nowy. Tak, jest tam gdzieś tam, są stowarzyszenia, które gdzieś tam naprawdę starają się, żeby gdzieś ten nasz zawód zauważyć i gdzieś tam wyżej, tak? Żeby nas zauważyli. Na razie jest to formalnie paramedyka, więc to nie jesteśmy w zawodach medycznych. Ale wydaje mi się, że już jest coraz tam, gdzieś jesteśmy coraz bliżej, żeby nas zauważyli. Oczywiście jest bardzo dużo osób w tej grupie, które są takimi działaczkami, które bardzo mocno o to gdzieś tam walczą. No ja nie mogę powiedzieć, że jestem osobą taką silnie działającą gdzieś tam w politycznej gdzieś tam stronie, ale jeżeli mogę się, mam możliwość udzielić się gdzieś tam na forum, wesprzeć jakieś dane ugrupowanie, czy jakieś podpisy, no to staram się oczywiście to robić i wypowiadać jakby swoje zdanie na ten temat, ale no niestety na ten moment nie starcza mi gdzieś tam, nie starcza mi na to czasu, żeby tak mocno się gdzieś tam tym zająć. Ale są, naprawdę są dziewczyny, które bardzo mocno widać i bardzo mocno o nas, o nasz zawód walczą. Powiedz mi, jeżeli ktoś by chciał zostać podologiem, to jakie uważasz powinien mieć cechy? Co trzeba mieć, żeby pójść na podologa? Znaczy, żeby pójść, to tam nic nie trzeba mieć, ale żeby rzeczywiście potem być podologiem, który
no jest dobry. Wydaje mi się, że na pewno taką wolę walki, na pewno zaciętość, ciekawość, dokładność. Chyba nie być wrażliwym na krwawe widoki. No na pewno też trzeba, no krwawe może nie, bo nie, to nie jest tak, że u nas... Ja tutaj delikatnie tylko wspomnę tutaj naszym widzom i słuchaczom, że ja mam dostęp do fanpage'a Anity i czasami jak zobaczę zdjęcie, to tego się już nie da odzobaczyć. Nie wiem, czy bym dała radę codziennie, że tak powiem, zmierzyć się z takimi widokami, prawda? No tak, ale nie ma stricte u nas jakiejś krwi, tak? No są różne po prostu gdzieś tam problemy. No po prostu mogę to robić, tak? Mogę to robić, sprawdziłam się i nie mam z tym kompletnie problemu. Ale wiem też, że są osoby, które kompletnie tego by nie mogły robić. Przykładowo moja siostra. Ona nawet... chyba by stopy w ogóle czyjejkolwiek nie dotknęła, także... Ładniej czy brzydkiej, także są osoby, które no wiedzą z góry, że tego nie, na pewno nie będą robić. No i uważam też, że jedną takich na pewno z ważniejszych na pewno rzeczy to jest taka na pewno pracowitość. Myślę, że też gotowość do przyswajania tej nauki, bo podologia to jest, bardzo się rozwija szeroko. Ja widzę to po tobie, bo ty jeździsz ze szkolenia na szkolenie, ze szkolenia na szkolenie. Certyfikatów już masz pewnie 1 200 000 i to wcale nie znaczy, że ty już wszystko wiesz, prawda? Bo to jest bardzo taka dynamiczna dziedzina w rozwoju. No szkolenia też, ale to nie jest zawsze takie, że to jest najważniejsze, tak? Bo to, gdybym ciężko nie pracowała, pewnie też wiele godzin nieraz, no to też nie byłoby mnie stać na te szkolenia, ale są inne formy, które no, trzeba byłoby też, też sobie przyswajać, bo są książki, jest wiele prac gdzieś tam naukowych, może nie do końca, no polskich już tam też jest troszeczkę coraz więcej, ale są teraz takie możliwości, że można sobie tłumaczyć pracę z różnych krajów świata i ja też, no też media społecznościowe, gdzie możesz obserwować dużo specjalistów. Ja to cały czas na bieżąco robię, nie tylko obserwuję swoje koleżanki z branży z Polski, ale obserwuję różnych podologów z różnych krajów. Ja też wiem, że to jest tak, że pewne rzeczy można u nich robić, u nas nie i pewnie na odwrót i są różne metody i różne sposoby. Ale fajnie jest gdzieś tam popatrzeć na różne prace i na różne podejście różnych specjalistów, jeżeli chodzi o tą dziedzinę. Więc jeżeli ktoś chce, to naprawdę to nie tylko szkolenia, szeroka, tak? Tak, nie tylko gdzieś tam szkolenia, można naprawdę dużo samemu po prostu poodkrywać. Mhm. Na pewno szkolenia to dają to, że możesz popatrzeć na dany problem kogoś jakby oczami i myślami troszeczkę, tak? Bo on ci gdzieś tam podpowiada to, co on, czy tam doszedł do tego, I z innej strony gdzieś tam na coś popatrzeć. Na pewno można się w ogóle czegoś nowego nauczyć, skoro czegoś nie robiłeś wcześniej, ale ja już jestem na pewno na takim etapie, że to szkolenie już jest dla mnie takie bardziej ulepszenie czegoś, co już robię, znajdź jakiś, nie wiem, nowy sposób. Nieraz przyjeżdżam ze szkolenia i po jakimś czasie dopiero coś tam z niego jeszcze tam wyciskam i także mówię, to jest już. Czyli twoją pasją są stopy. Są. No to jest właśnie tak, jak mówimy od początku tej rozmowy, tak? Że się wydaje, że stopa to jest taki jakby zapomniana część ciała, prawda? To jest takie, że wszyscy mamy, ale tak jakby zapominam, że ona istnieje, nie? A tak naprawdę stopy są bardzo ważne. No bo dzięki nim możemy zmierzać świat, prawda? Chodzić po górach, chodzić po piasku, chodzić po trawie. Więc no warto o nie zadbać. Uważam, że tak.
I zachęcam wszystkich na pewno o to, żeby dbać. Ja cały czas swoich najbliższych do tego zachęcam. Staram się, żeby nie było tak, że ci bliscy nie mieli kompletnie do mnie dostępu, bo nie mam na to czasu. Mhm. Ale staram się o tym też dużo mówić. Staramy się, żeby jak największa grupa osób do nas dotarła, bo naprawdę są to duże problemy u pacjentów. Także jeżeli ktoś poszukuje rozwiązania do swoich problemów, które ma ze stopami, być może macie jakieś odciski, jakieś brodawki, przecież brodawki to jest bardzo częsta dolegliwość, prawda? To zapraszamy serdecznie do Anity Wołoszyn, do Podoplus w Miliczy w Krotoszynie. Ja też podlinkuję Wam wszystkie Anitki media społecznościowe, żebyście mogli też followować ją na social mediach i zobaczyć jej pracę. Dziękuję serdecznie, że znalazłaś dla nas czas. Ja też dziękuję. I za bardzo ciekawą rozmowę. A Was zapraszam do śledzenia naszych social mediów, żebyście mogli odkrywać odcinki takie jak te.